We wtorek do zera spadł VAT na niektóre produkty żywnościowe. To oznacza, że mniej zapłacimy choćby za warzywa czy mięso. Czy aby na pewno te obniżki są zauważalne? O to zapytaliśmy się warszawiaków. Jak ceny? Da pan spokój. Makabra. Po prostu. Tak drogo? No nie, to jest po prostu przekracza ludzkie pojęcie, co się dzieje. Teoretycznie, od dzisiaj zerowy VAT na niektóre produkty. Baju, baju. Nie wierzę pani. Nie wierzę, nie wierzę. Nie, bo wszystko podrożało, a teraz niby opuścili minimalnie. Miało być mniej, tak. No i co, coś odczuwa się? Ja nie widzę tego. A co to jest 2 grosze? To jest nic. No. Nie wierzę w to, żeby opadły. No. Wie pan, tydzień temu ceny wzrosły. Dzisiaj o te 5% spadają. Wyjdzie na zero? No właśnie. Nic nie zyskamy. Jak ceny? Och, lepiej niech pan nie pyta. Podwyżki czuję, obniżek nie czuję żadnych. Rok temu mógł pan mieć powiedzmy 50 zł w kieszeni, zrobił pan sobie dobre zakupy. Teraz za te dobre zakupy to trzeba mieć ponad 100. Codziennie, co miesiąc, co dostawa to jest inaczej. No, zależno, oczywiście, w zależności jak jest w furcie. Dla emerytów to jest, wie pan, makabra w ogóle. Widzę ludzi w sklepie, starsze panie i się zastanawiają, czy to wziąć, czy to, albo czy leki kupić, to jest okropne. Chleb, warzywa, mięso, wędliny, wszystko, czynsze, nie czynsze, wszystko podrożało. Mam 1300 zł na miesiąc, a wszystko podrożało, nic człowiek nie może sobie kupić, trzeba umierać z głodu. Z czego te podwyżki wynikają, jak się pani wydaje? Z rządzenia, z inflacji, no niestety. Ktoś za to musi. Nadrukowali za dużo pieniędzy, no i tak to jest. Nigdy tak nie było źle, jak teraz, jeśli chodzi o podwyżki. Na pewno nie rząd. A kto? Kto? Unia Europejska z powodu kretyńskich opłat na CO2. Wódka jest droga i kupują, a no życie też jest drogie. No to trzeba z czegoś zrezygnować. Trzeba z alkoholu zrezygnować. Właśnie! No i wtedy wszyscy będą mieć więcej pieniędzy. Owoce i maślanka, nie piją i głupieją. Jak zobaczą bogaczy, jak widać skacze. Bo no, temu wszystko wolno! Pa, pa, idę do domu.